Hej, 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 witamy bardzo serdecznie. Zapraszamy Was z tą moją tutaj małpeczką. Oj, kochany, tak, zapraszamy Was bardzo serdecznie na haul. Będzie to haul. Będzie to haul nie tylko kosmetycznie tak naprawdę minimalnie. Taki ogólny, zbiorowy haul. Jak wiecie, nagrałem już vlog jest na kanale. Tak, jest na kanale. Także teraz Wam pokażemy po prostu, co zakupiłyśmy. Gdzie byłyśmy, Oli? W Primarku. I Peacock. Byłyśmy w Peacock. Przed chwilą się sprzeczałyśmy, jak się to wymawia, także same ocencie. Tak, także byłyśmy w Primarku, byłyśmy w Peacock, byłyśmy w Butchie, ale tam nic nie zakupiłam, tylko Wam pokazywałam, jakie macie opcje na prezenty. I co? No i let's get started. Także będziemy po kolei pokazywać. Oli akurat tutaj sięgła po rzecz, którą kupiłam synkowi. Kupiłam takie same coś Krzesiakowi. Jest to taka koszuleczka. Fajnie wygląda mnie. Taka bluzka bawełniana na długi rękaw z taką jakąś taką, widzicie, z takim fajnym, z bardzo fajnym nadrukiem. Mi się bardzo to spodobało. Jeżeli chodzi o cenę takiej bluzeczki, to jest urwana. Cena jest urwana, także jest nieznana. Nie wiem, ale coś chyba 5,50 albo 6 funtów, gdzieś jest chyba tam metka, gdzieś się zapodziała. Także chyba 6 funtów. Lecimy dalej. Oli, pokaż kosmetyczkę. Tak, a zobaczcie w ogóle, żeby było zabawniej. Patrzcie, żeby nie było, że są jaja. Patrzcie, jaki w ogóle paragon mi dali. Czekajcie, patrzcie. Od góry chyba z 5 albo 6 pozycji pierwszych czy 5. Po prostu jest niewidoczna. Zabrakło mi chyba tuszu, także nawet nie wiem, ile kosztowało. Ale jest tak, jest taka kosmetyczka. Oczywiście dlaczego zakupiłam? No dlaczego? Emotikon! Tak, bo są emotikonki. Powiedz, Oli, cenę tej kosmetyczki. Ona jest taka pseudoskórkowa. 3 funty. 3 funty, uważam, że spoko. A wzięłam ją z zamysłem. Czemu, Oli, jak myślisz, dlaczego ją kupiłam? Bo lubi się motykienki i to jest fajne. Tak, ale dlaczego akurat, do czego ona mi się przyda? Na kosmetyku. Na? Pomadki. A pomadki? Skąd ja tyle pomadek wzięłabym? Nie, do kurczaku! Lecę do Polski na święta i pomyślałam, że będzie to świetna okazja na to, żeby po prostu, wiecie, zapakować sobie tutaj moje wszystkie takie najbardziej potrzebne kosmetyki ze sobą do Polski. Także taka kosmetyczka. Następną rzeczą to tutaj córa sobie wzięła rękawiczki takie z kociakami, przesłodkie. Ja wzięłam sobie z myszką Miki i wiecie, co się stało? Dzisiaj założyłam te rękawiczki i po prostu zguziłam. Co ja w ogóle dzisiaj do Was mówię? I zgubiłam, odpadł mi guzik, znalazłam go i będę musiała go przyszyć. Mam nadzieję, że na szczęście. 2,50. 2,50, takie fajne, słodkie rękawiczki z kotkami. Tutaj mi w ogóle też kotek mój z tyłu na kartonach siedzi. Dalej zakupiłam sobie rajstopy w rozmiarze L, bo mam niestety długie nogi. Cena 3 funty, tutaj podobno są 3 pary. Nie sprawdzałam. Lycra 40. I to chyba wszystko, co mogę powiedzieć. Nie wiem, jakie mają clean, nic nie wiem, jak wyglądają. Chciałam po prostu jakieś czarne, zwykłe, proste rajstopy do spódniczki, do spodenek krótkich i do kozaczków. Także takie rajstopy. Następną rzeczą, moje kochane, to są... Gdzieś mi to coś gilgocze. Następną rzeczą, zobaczcie, to są oczywiście pazurki. Tym razem poleciałam na coś takiego. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, nie mam zielonego pojęcia. Ręce mi się trzęsą, jak nie powiem co. Także mam nadzieję, że widać. To są takie bardzo, bardzo jasno różowe, takie pastelowe, różowe, natomiast na końcówkach. I to są takie troszeczkę stilo, czyli po prostu też piczaste takie, to nie są migdałki. I one na końcówkach mają po prostu śnieżki, także płatki śniegu plus jakiś tam delikatny brokat. Także coś takiego, cena ich to 1 funt. Dalej, Oliś. Następną rzeczą to z 2 funtów przecenione na 1 funt, takie bransoletki. Ja lubię takie gadżety, noszę teraz tą od mojej chrzestnej cały czas, natomiast tamta jest czarno-srebrna. Jeżeli będę potrzebowała coś wiecie, do stylizacji czarno-złotej, no to po prostu mam tutaj, mam zamiennik, czyli takie oto bransoletki, tutaj są 3 na gumkach, bardzo fajne, bardzo wygodne, elastyczne, za funciaka. Także to.
Aha, a propos łańcuszków, to możecie tutaj też zaobserwować. Łańcuszek, który mam dzisiaj na sobie, to jest takie, nie wiem, czy to właśnie zobaczycie, że tu jest literka A. Ja nie wiem, czy to widać, rzekomo to widać, jak wygląda jak jakiś groszek, ale tu, uwierzcie mi, jest literka malutka A. Także też to było chyba za funta, czy za funt 50. I kolejny, jaki zakupiłam, to jest, już Wam pokazuję, bardzo delikatny, na końcu tylko i wyłącznie z cyrkonią i również za funta z 2 funtów. Także taki łańcuszek, tak, to jest właśnie cena od mojego, funt 50. Zdążyłyście zobaczyć? Czekajcie. Zobaczcie, funt 50, moja brązoletka. Co brązoletka? Funt 50, mój łańcuszek. Tak, bilet. Oli mi pokazuje bilet, jaki zakupiłyśmy na autobus w ogóle. Super. Kolejną rzeczą to, jak byłyśmy w Debenhamsie, zobaczyć, co się tam kroi. Jeszcze nawet nie zaglądałam do środka, ale widzę, że będę musiała, bo są to jakieś oczywiście reklamówki w sensie promocji. Taki katalog postanowiłam wziąć sobie z Debenhamsa. Żadorki, oczywiście moje też ulubione, jedne z ulubionych, lubię bardzo żador. Aczkolwiek już mi się troszeczkę przejadły, ale macie tutaj katalog dziecięco-damsko-męski na, oczywiście na prezenty, tak? Także co komu można. Tak, ta do paragonów, tu jest paragon, był mi niepotrzebny. Pamiętacie, jak ja ostatnio Wam pokazywałam, że zakupiłam, gdzie to było? Chyba w Super Dragon, nie pamiętam. Zakupywałam takie plasterki. Ja Wam je pokazywałam i mówiłam, że to są naklejki. Nie, to nie były naklejki. To były po prostu takie zabezpieczacze przed uszkodzeniem naturalnej płytki. To znaczy, naklejałyście je na własne pazurki. Cyplachiam. Naklejacie je na własne pazurki, natomiast na to potem naklejacie oczywiście te takie paznokcie z naklejkami, czyli żeby nie uszkadzać sobie własnej naturalnej płytki, po to jest właśnie te takie te stripsy. Natomiast w końcu dostałam z Elegant Touch Super Adhesive Tabs i to ma nam zastąpić już klej i bardzo się cieszę, że je znalazłam i bardzo ich potrzebowałam i dlatego się zasugerowałam, że tamto to będzie to, a się okazało, że tamto to było zupełnie coś innego. Także to jest coś, co po prostu na to naklejamy właśnie takie tipsy bez używania kleju. Także super opcja i to było chyba za 2,45, o ile się nie mylę. Tak, jeszcze tylko Wam powiem, rękawiczki moje gdzieś, nie wiem, gdzie się walnęłam, bo dzisiaj wychodziłam i je miałam na sobie, tak jak Wam mówiłam, guzik mi odpadł. To była cena 5 funtów za te rękawiczki z myszką Miki. Tak się prezentował Primark. Teraz przechodzimy do Peacock. Pokaż tą siateczkę, jak się nazywa ten sklep. Zobaczcie, to jest ten sklep, to jest Peacocks. www.peacocks.co.uk. Także tam zakupiłam parę rzeczy kosmetycznych. Jestem ciekawa bardzo, jak się one będą spisywać. Jeszcze nigdy tam nie kupowałam. Kupiłam chyba tylko jakieś masełko do ciała i to było chyba wszystko. I postanowiłam zakupić, już Wam wszystko tutaj razem pokazuję. O, liczymy, kochanie, paragon. Już Wam mówię, nie kupiłam, przepraszam, nie kupiłam zbyt dużo, ale coś tam jest. Co zakupiłam? Zakupiłam tak, z Technic Glitter Liner, czyli po prostu takie brokatowe linery do oczu. Jeden wziąłam w takim kolorku, ja nie wiem, czy Wy go dobrze tutaj będziecie widziały. To jest taki brokatowy różowy, w środku taki troszeczkę opalizujący, on się mieni na niebiesko, na różowo. Fajnie, na niebiesko do różowo. Dobrze, że nie ma zieleni, bo nie lubię. Natomiast drugi to jest też z Technic i to jest Glitter Liner i po prostu w kolorze Gold, czyli po prostu złote. Chciałam jeszcze też srebrny, ale uważam, że jeżeli używam na co dzień cieni brązowych, to ten mi wystarczy w zupełności. Także srebrnych, żadnych takich jasnych nie używam. Jeżeli chodzi o ceny, moje kochane, to jest 2,50 za taki liner. Nie wiem, czy Wy to tutaj wyłapiecie. O! 2,50 cena takiego linera. Będzie test na żywo, na pewno dla Was zrobię. Tak, 2,50. Kolejna rzecz to jest Lash Goddess i to jest Curvy Brush, żeby nie zabrzmiało, wiecie, tak źle. Ale to jest chyba podkręcający też z Technic. Co jeszcze? Mascara Voluptuous Lashes, czyli rzekomo pogrubiający niby tłuszcz. Nie wiem, jeżeli któraś z Was miała, to napiszcie mi pod spodem, pod filmikiem, bardzo proszę Wasze opinie, co Wy o nim myślicie. Będzie oczywiście test na żywo, na pewno dla Was zrobię, skusiła mnie ta szczoteczka. Jestem bardzo ciekawa, jak ona się będzie spisywała. Cena tego tuszu to 3 funty.
Także cena bardzo fajna, także do przetestowania super. Oczywiście, tak jak mówię, zrobię Wam test na żywo tych rzeczy. Kolejna rzecz to jest z W7. Ja ostatnio zakupiłam i nawet gdzieś go tu mam. O tak, mam go tutaj, patrzcie. Tinted Kiss, to jest ten nawilżający olejek do ust. I mam tutaj w jakim kolorku, ja nie wiem, właśnie tutaj In the Pink. Mam In the Pink, tak się nazywa ten mój kolorek. I to jest, zobaczcie, to jest coś takiego, ja mam go teraz troszeczkę na ustach. To jest coś takiego, on bardzo daje fajny połysk. Ja Wam go pokazywałam na pewno w zamiennikach. Na pewno był w zamiennikach. Porównywałam go chyba do Art Deco, tego takiego z Hot Chili, coś tam, coś tam. Bardzo fajny, bardzo nawet dość długo się utrzymuje, może nie bardzo długo, bo ja zlizuję, ale generalnie utrzymuje się dość długo, bardzo fajny produkt na usta. On daje takie optyczne, jakby optycznie powiększa usta, tak mogę powiedzieć. Tu natomiast kupiłam z W7 Kiss Me Plumping Gloss, czyli ma to podobne mieć działanie jak ten z Art Deco. Pachnie miętą, one wszystkie te, które właśnie są plumping, to są właśnie na bazie jakiejś mięty. I faktycznie jest miętowy, faktycznie jest wyczuwalny ten zapach. Zobaczymy, jak go poużywam troszeczkę więcej, to Wam coś o nim powiem. Na pewno dają świetny połysk. To mogę Wam powiedzieć, za cenę 3 funtów, świetny po prostu. 3,50, tak, przepraszam, 3,50 akurat. Ten, tamte są po 3. Także jeżeli chcecie osiągnąć jakieś, wiecie, fajne takie, optycznie powiększyć usta lub na przykład na pomadkę, nie lubicie matu, a macie fajną pomadkę i chcecie po prostu, żeby te usta były świecące, błyszczące, to polecam właśnie przykryć to na pomadkę. Natomiast kolejna rzecz, i to już jest ostatnia rzecz, przepraszam, jak kocha, to poczeka, jak to się mówi, to jest z W7 Argan Eyes Healthier Looking Lashes, także zdrowiej wyglądające rzęsy. Z W7 chyba nie mam żadnego tuszu, jeżeli tak, to przepraszam, ale naprawdę już nie łapię się. Pachnie identycznie jak ten taki, co jest olejkiem arganowym z Rimmela. Taka szczota, identyczna jak chyba nawet tamta. Jest taka silikonowa, jest bardzo, bardzo krótkie włoski. Zobaczymy, ma dość dużo tych włosków. Będzie test na żywo, z chęcią Wam go zrobię, dlatego że sama jestem ciekawa za cenę 3,50 funty. Sama jestem ciekawa po prostu, jak on się będzie sprawował. Nie było ich dużo, ale zawsze to coś, zawsze coś nowego do przetestowania. Będą testy na żywo. Także tak się prezentowały nasze tutaj wszystkie zakupki. My Wam bardzo dziękujemy za oglądanie, za te paręnaście minutek z nami. Łapki w górę, jeżeli Wam się oczywiście podobało. Po raz kolejny Wam tylko znowu pokazuję i mówię, że pazurki dalej jak się trzymały, tak się trzymają, także super, jestem zadowolona. Jeszcze jedna uwaga, pamiętacie, jak Wam robiłam test na żywo, recenzję, znaczy bardziej recenzję z Bierendy tego samoopalacza, dziewczyny, po prostu tragedia, żeby nasze ciało uzyskało z powrotem nasz koloryt naturalny, żeby zmyć to cholerstwo z siebie, to naprawdę jest długa droga, naprawdę długa droga i pozostają plamy i trzeba to skrabować, peelingować i po prostu doprowadzać do ładu. Także jeszcze raz dziękujemy za oglądanie. Przepraszam. Jeszcze raz dziękujemy za oglądanie. Zapraszam Was na Facebooka, Twittera, Instagrama i Pinteresta. Tam mnie również znajdziecie. Córci mojej dziękuję bardzo za to, że się zechciała po prostu ze mną nagrywać ten haul. Tak, wiem, że pewnie gdzieś tam ona się zniży, żebyście widziały te rogi, te cudne rogi od mojej córci. Zawsze to robi, nie? Po prostu zawsze to robią. No wie, że ja to kocham. Dobrze. Jeszcze raz dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Przesyłam Wam stado buziaków i co? No i do usłyszenia niebawem. Pa! Pa! Pa!